to do piosenki się zmienia każdej wy, żabeczka się robi i na przykład piosenka, gdzie to jest ten wyr, to potem się bierze i... Ale teraz nie zmienię, bo jeszcze jest tutaj do zgrania Jasiu Manson. Jezu, jak ty się na tym znasz? Wiesz, to przyjemność czysta. No ale czy to ty siedzisz po tej stronie, tak? Tak, również. Ale mam ludzi, wiesz. I zgrać jeden numer. No, może być. Myślę, że w ogóle... Proszę bardzo. Tutaj włączymy końcówki, bo wam odpuszczę przedpremierowy jeszcze z wydaniem, ze sponsorami, z takimi rzeczami. Aha, tak, to fizycznie nagrać, to ja bardzo chętnie, co nie? Ale trzeba jeszcze wstawić jeszcze, powiedzmy, wiesz, no, zmieścić w jakąś produkcję, w jakąś promocję, jakąś rozmowę. To już nie ma żartów. Z moim pilotem niestety takim byle jakim trochę, ale rzeczy, które polecą, taka zimowa piosenka. Fajne? To jest niezgrane, nie spisowane jeszcze, ale też pomysł. Twoja czy Tomka? To jest dla Tomka, kolędka taka, którą chcę, żeby jeszcze... A dzieciaki teraz już czekają na uwagę. I tam nie ma jeszcze takich rzeczy. Nic tu nie ma jeszcze. Trzeba nagrać normalną kasetę i nie musisz się łazić i prosić się kogoś, czy ktoś ci nagrał. Łacić koszmarne pieniądze. No zamierza co chodzić. Zacznijmy od Dublina. Stara, właściwie marynarska, czy ja wiem, no śpiewana w każdym razie w portowych knajpach, piosenka o tym, jak to idę kamienną drogą do Dublina. Mam na sobie nowe spodnie, więc boję się psów, które kręcą się wokół tej drogi. Wybijam na drogę kufel piwa, żeby łzy gładko spływały mi z oczu, kiedy będę się żegnał ze swoimi rodzicami. Wsiadam na statek i płynę do Kalifornii. In the merry month of May, from me home I started playing the girls of dawn. Nearly broken hearted, I looked at what they did. Źródeł tej muzyki trzeba szukać w XIX wieku, kiedy biali osadnicy w poszukiwaniu ziemi zawędrowali na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Wtedy były to tańce i pieśni kowbojów, traperów. Ich melodyka była nieskomplikowana, o prostej harmonii. Do jej wykonywania najczęściej wykorzystywano skrzypce, gitarę, harmonijkę ustną. W tamtym stuleciu była to nieskomercjalizowana muzyka ludowa. Obecnie jest to wielki biznes muzyczny, którego siłą napędową stali się Jimmy Rogers, Johnny Cash, Jim Reeves, Dolly Parton. Moda na muzykę country dotarła również do Polski. Ma ona swoją liczną grupę wielbicieli, a także wykonawców. Jednym z nich jest Tomasz Szwed. Farewell to Princess. Stage, River Mersey, fare thee well. I am a Bogala, Bona, in the place I know quite well. So fare thee well, my own true love, when I return, I did with thee. It's not the living of Liverpool that grieves me, but my darling, when I think of thee. Sailing ship, David Kraken is her name. And the captain of her was over heads, and they say she's a floating hell. So fare thee well, my own true love. When I return, united we will be. It's not the living of Liverpool.
Czy gitara była jedynym instrumentem, czy były inne? Jedynym była, kiedy miałem 9 lat. To wtedy dostałem od brata w drodze rewanżu za to, że wybił mi ząb, gitarę, która leżała na deszczu przez jakiś czas, w związku z tym miała gryf wygięty nieco. No i we swojej wspaniałości brat dał mi tę gitarę, ale okazało się to być dla mnie szczęśliwe, bo gitara do tej pory jest moim podstawowym instrumentem. I właściwie od tego czasu się tak zaczęło. Granie na gitarze, a piosenką pierwszą, którą mnie nauczył, to była piosenka z filmu Rio Bravo o tym samotnym kowboju, który wraca do domu. I być może jakieś to piętno odcisnęło na mojej drodze życia, że w tej chwili gram country, co prawda polską odmianę, ale tak. Nie tylko tańce, muzyka irlandzka to nie tylko tańce, nie tylko radosne przyśpiewki, ale chyba przede wszystkim smętne ballady. Jedna z nich opowiadająca o Dublinie, którego już nie ma. Wzdłuż wybrzeży Liffey rosną szklane klatki, w których mieszkają ludzie. To już nie jest ten Dublin, który pamiętam. Postaci, czy bardziej już współczesnej, wydumanej, z większymi obsadami instrumentalistami? No oczywiście, że w tej pierwszej takiej bardzo autentycznej, kiedy
kiedy muzyka country była ciągle jeszcze ludową muzyką, kiedy była prawdziwą opowieścią o tym, co się dzieje w życiu, kiedy, no co prawda byli to już wtedy autorzy, którzy ze świadomością tego, co robią, pisali teksty, ale pomimo to teksty były świeże, prawdziwe przede wszystkim. Muzycznie też było to być może chropawe, ale też prawdziwe. Natomiast teraz to, co się dzieje, to, co gra się w Nashville, mówimy teraz o amerykańskiej muzyce, no to już jest bardzo komercyjny, taki komercyjna twarz tej muzyki. Idzie to w stronę pop wyraźnie, w stronę rock'n'rolla. Inna rzecz, że takie jest zapotrzebowanie i taka jest linia producentów tej muzyki, którzy chcą, no, ze zrozumiałych względów sprzedać jak najwięcej płyt, w związku z tym jak największa liczba osób, oferta jest skierowana do jak największej liczby osób. Także na pewno dawna muzyka, ta z lat 30., 40., czyli Western Swing też między innymi, 60. lata, 70. To teraz, no, słucham jakby z konieczności, ale bez takiego zachwycenia, jakie to miało miejsce kiedyś, kilkanaście lat temu. Jedna z piosenek, które śpiewa się w pubach Szkocji, opowieść o Jocku McGraw, który zapisał się do regimentu 42. Chciał uciec przed pracą w sklepie swojego ojca. Kapral, który go zapisywał, popatrzył na jego barę, powiedział: chyba ty to jesteś ten potwór z Loch Ness. Behold, I am a soldier bold. I'm only 25 years old. A finer world young never was seen. From Inverness to Gretna Green. When I was young, my father said, you'd bet me say a decent trade. I didn't like a job at all. So I went in the giant fortress wall. The wind may blow, the cock may crow. The rain may rain and snow may snow. But you are a freaking Jock McGraw. Scout is mine, a fortress wall. And NCC, a lad like you, so strong and tall, can never be killed by a cannonball. The colonel, then when he come round, he looks me down, and NCC, I'll talk again. You must be the beastie, all of this. The wind may blow, the cock may crow, the rain may rain, and snow may snow, but you are a freaking Jock McGraw. Stout is man in a folded wall. By the 1062, the 42 come marching fast, and Jock McGraw come marching last. The royal pelty get under six, and I began to stretch the necks, and I kicked to the colonel upon my soul. I too got that for the telegraph pole. The wind may blow, the cook may grow, the rain may rain, and snow may snow, but you are a freak, say Jock McGraw. Stout is man in a folded wall. The wind may blow, the cook may grow, the rain may rain, and snow may snow, while I freaked and Jock McGraw, stout is man in a vaulted wall. Śpiewa pan klasykę, jeśli można tego terminu użyć, ale także i sam pan pisze. No, myślę, że w tej chwili podstawową podstawą mojego śpiewania to są moje kompozycje, nasze kompozycje, bo w koncercie śpiewamy piosenki moje, piosenki Krzyśka. Często są to piosenki, gdzie występujemy jako spółka, on kompozycje, ja teksty. No ale przede wszystkim jest to nasza muzyka. Tam już z Ameryki niewiele, z Ameryką niewiele mamy wspólnego. Chyba że w koncercie są cytaty piosenek jakichś. Mówię o historii tej muzyki. To wtedy tam się i pojawia Irlandia, i Szkocja, i wczesna Ameryka, ta XIX-wieczna. No ale jak mówię, są to cytaty, żeby słuchaczowi, który nie zawsze wie, co powinien myśleć o tej muzyce, co może myśleć o tej muzyce, jakiś pomaga, przybliża mu temat. W przypadku Krzyśka, Krzysiek Gabłoński,
kolega. No, przyjaciel, dobrze, tego się trzymajmy. Jest to tak, też na żarty dużo. Też gitara, podstawowy instrument. Tak, tak. Złapienia troszeczkę w inną stronę, ale jakoś te światy nasze się przenikają bezboleśnie i czasami z efektem dość przyzwoitym. Korzystnym dla nas dwóch. Większość piosenek traktuje o życiu na wsi, ale... Zwłaszcza w naszych kompozycjach. Teraz może jedna piosenka nasza, wejdźmy z repertuarem, żeby zadowolić telewizję rzeszowską. Później wrócimy oczywiście do tematu ojczyźnianego, ale póki co jest Maryśka jakaś może tutaj? Jest Maryśka? Nie do palenia. Nie Maryka, nie. Maryśka, imię takie kobiece. Ja ci mówię, Maryśka, ty do miasta nie idź, co tam moda paryska, co tam korki ze śledzi, masz ziemniaki i mleko i rosół w niedzielę, chodź to świat, tam jest inny, gdzie ty tam się podziejesz. Ja ci mówię, Maryśka, do miasta się nie pcha, to tak jakby za życia trafiła do piekła, nie idź tam. Chłopcy w mieście, mamusiu, noszą się modnie, marynarki z Tajwanu i szerokie spodnie, czarne buty i białe skarpetki do tego. O, chciałabym poznać chłopaka takiego, mają tam swoje firmy, samochód w leasingu, biznesplan i komputer, badania marketingu, jak te tam. Ci mówię, Maryśka, ty do miasta nie idź, co tam moda paryska, co tam korki ze śledzi, masz ziemniaki i mleko i rosół w niedzielę, dość to świat, tam jest inny, gdzie ty tam się podziejesz. Ja ci mówię, Maryśka, do miasta się nie pchaj, to tak jakbyś za życia trafiła do piekła, nie idź tam, nie idź tam. Chłopcy w mieście, mamusiu, noszą się modnie, to już było. I będzie. Mężczyźni w samochodach są strasznie zepsuci. Użyjecie taki i zaraz porzuci. I nie ma znaczenia, bogaty czy biedny. Mężczyźni to świnie i myślą o jednym. Ja ci mówię, Maryśka, skończysz z tym uborem, kto później cię zechce z nieślubnym bachorem. Nie idź tam, nie idź tam. Ja ci mówię, Maryśka, ty do miasta nie idź, co tam moda paryska, co tam korki ze śledzi, masz ziemniaki i mleko i rosół w niedzielę, dość to świat, tam jest inny, gdzie ty tam się podziejesz. Ja ci mówię, Maryśka, do miasta się nie pchaj, to tak jakby za życia trafiła do piekła, nie idź tam, nie idź tam. Na jakich instrumentach gracie? No przede wszystkim, już takie konkretne techniczne pytania. Ja mogę powiedzieć za siebie, to jest gitara, mówiąc szczerze, to nie pamiętam, jakiejś chyba japońskiej produkcji. Ja nie wiem, ładna jest po prostu. Marka w zasadzie... elektryczna w każdym razie, układ jakiś elektryczny, jeżeli to takie pach, ale nie wiem, czy słuchaczom, czy telewizom to coś da, coś powie. Liczą się efekty, co się z gitary dobywa. No, są wykonawcy, którzy wielką wagę przywiązują do instrumentu, do strun. To znaczy z tego powodu, że jest to moja gitara, która ma już lat 20 kilka. I w momencie, kiedy zacząłem w sposób taki zawodowy traktować muzykę,
to ją kupiłem. W związku z tym, z tego powodu mam dla niej mnóstwo ciepłych uczuć. To jest moja matka żywicielka, gitara firmy Fender, czyli bardzo, bardzo, no, dźwiękowo bardzo dobra. To już w tej chwili jakby od firmy niewiele zależy. Ważne to jest, jak ta gitara gada, co można na niej zagrać. Tradycją się stało, że właściciel śpiewa na tej estradzie z zaproszonymi gośćmi. Stąd też serdecznie prosimy Piotra. Piosenka, która w zasadzie jest przeznaczona dla wszystkich trackerów, ale każdy użytkownik drogi, mamusie z wózkami, rowerzyści też na pewno jakąś naukę z tego tekstu wyciągną. Trzymajcie kciuki. Gdzieś przy drodze do Rzeszowa w parze leśnym zjadłem flaki i czekałem na swój zgon. Gdy na parking zajechała ciężarówka, co na burcie miała napis Spedycjon. Dwóch kierowców zmieni światło, drzwi trzasnęły. Przy stoliku siedli obok, jedni też. Starszy, słuchaj młodziak i obserwuj. Jeśli kiedyś do swej mamy wrócić chcesz, zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Pod opolem w CPN-ie brałem napęd. Biorę dużo, bo przede mną drogi szmat. Jakiś wieśniak z gminy Lucień nagle na mnie leci z kluczem. Więc spokojnie burakowi mówię tak. Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Która się zatrzymała mnie panienka. Piękna była niczym jakiś złoty sen. Wszystko było dogadane. Ona nagle mówi nie, bo wolisz country od muzyki grupy Jack. Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Zapłacili, zapalili. Słuchaj młodziak, bo nie będę wiecznie żył. Trzy zasady, których trzymasz się na drodze. Od tych w życiu się nie różnią nic za nic. Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. With another man, if you don't mind.
Nothing.